were you doing? He almost killed you. I don't... You're right. Let's go. Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Sherlock Holmes The Awakened. Moi drodzy, w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że Wielki Drap używał nie swojego nazwiska, tak jest. Podawał się za celnika, dzięki czemu ludzie poniekąd, podejrzewam, bardziej mu ufali, ale to w dalszym ciągu jest ten jegomość, który odpowiada za porwanie Kimichiego. No i moi drodzy, wiemy mniej więcej, gdzie go szukać, tak więc lećmy, sprawdźmy. Może uda się go pochwycić. Pamiętajcie tylko, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Sherlock Holmes The Awakened. No dobrze, moi drodzy, ruszamy dalej, ale zanim to nastąpi, nie mamy tutaj nic, żadnych dodatkowych chyba zabawek. Czy mamy? Zeznanie młodego i zeznanie tutaj. Czy to nam coś daje? Zeznanie Roya zostaje. Patrzcie. Portret postaci barmanka, ale tutaj nie mamy nic więcej, także dobra. My i tak tu nic nie zdziałamy. Teraz chyba właśnie wypadałoby do tego baru się udać. Dzielnica nędzy. First Mermaid. To chyba tu będzie dobre miejsce. Ciekawe, czy spotkamy tutaj tych panów, czy nie. Cholera wie. Rozmawiajmy z panią. Rozpocznij konfrontację. I have nothing more to add, sir. Zaraz się okaże, że to ojciec jej dziecka. Czekaj, na wizytowce dojdzie na jedzenie. To nie. I failed to follow. Are you finished? Dobra, to nam nic nie daje. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. No dobra. I które teraz, nie? Trudno, sprawdźmy. Udało się. Concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Nothing of the sort, but that doesn't mean that there won't be consequences for your silence. Everyone knows you happily served Summers and his crew. Should the police come knocking, you'll be the one going away. And none of us wish to see you raise a child behind bars. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Dziękujemy. Gdzie jest ten klucz? O, to jest w ogóle kilka rzeczy, do których możemy się przyjrzeć, którym. Zobaczmy. Bilety do Oakland, Massachusetts nadal dostępne. Sharon wypływa przyszły wtorek z przystani numer 2. Pozbędę się szkodników wszelkiego rodzaju i wielkości. Płatność tylko gotówką, pytać o Gerwant. To jest chyba takie...
Bez kitu, takie nawiązanie do Wiedźmina trochę. Nie wiem, czy to naprawdę ma być nawiązanie do Wiedźmina, ale tak się kojarzy, nie? Przynajmniej mi. Gdzie jest ten twój pokój? Kurde, no ona dała nam klucz. Dała nam klucz do pokoju. Wykonany z miedzi. Barmanka daje go osobom chcącym skorzystać z prywatnego pokoju w pubie. Twierdzi, że Dirty Summer spłacił jej dodatkowo za wykorzystanie pokoju. No dobra, tylko gdzie jest ten pokój? Teoretycznie mówi, że w pubie, tak? Czy tu jest? Nie. No tutaj zdecydowanie, nie? Tu jest wyjście. Be careful on the port, gentlemen. The fog is particularly thick tonight. No dobra, tam jest jakieś wejście na górę, ale którędy? Czyżby na zewnątrz gdzieś były jakieś schody? No na pewno nie tutaj. Ja tu nic takiego nie widzę. Cholera. It's a large harbor. If our kidnapper residing here, finding him won't be easy. Nie, no musi to być gdzieś w środku, no bo gdzie indziej. No tu są jakieś drzwi. Czemu ja tu... Aha, no i dobrze. Okej. Czyli tutaj... by się zgadzało, tak? I stół. Dobra, co my tu mamy? 5 shillings. That won't go far. Dobra, szylingi. Tu coś jest. The Parker and William CEO, Manchester. Faktura numer 012B, data 20 września 82. Nabywca Oscar Summers. Towary wysokiej jakości, płótno żeglarskie w drewnianych skrzyniach. Ilość 50 skrzyń, suma 50 funtów. Okej. Okay. Świeże rysy, wyryte głęboko. Coś jeszcze tu mamy? Praca polega na przenoszeniu skrzyń na obszarze magazynu. Dirty Summers zatrudnia ludzi w prywatnym pokoju w barze. Okej. Okay. How can I help? I could try and flag someone down. Mógłbyś po prostu przestać mi stawać na drodze. Byłoby to dosyć sympatyczne. To jest jeszcze jakiś obraz. No dobrze. Doesn't look like anything to me. What did you see of Summer's work here? He was recruiting people. It was like the whole world came through my door. People of all creeds and colors, but always strong, always tall. They seem like workers or journeymen. Beyond that, there's not much more to tell. I took his money and let him be. And this lasted how long? Several weeks, I wager. Dobra, i co my tutaj mamy teraz do połączenia? Zeznanie zostaje.
Które za płótno żeglarskie to może być. Dobra, to nam zostaje teraz tak. Proszenie o pracę. Tada. Dirty Somers zatrudnił ludzi do pracy w magazynie, w szczególności do przenoszenia skrzyn z płótnem żeglarskim. Porwani ludzie nadal mogą się znajdować w magazynie, który to oznaczony jest czerwoną farbą. Pięknie. Dziękujemy pani bardzo. Ja bym się teraz po prostu przeniósł gdzie? Ja się teraz nie mogę nigdzie przenieść. Szkoda. Ale skoro ja się nie mogę nigdzie przenieść, to pewnie będzie oznaczało gdzieś jakąś cutscenkę. Albo i nie. Chyba, że dopiero na zewnątrz, jak jestem, to mogę się przenosić. Aha, no chyba tak. Dobra, dzielnica nędzy, wybrzeże, magazyny. Dobra. Wejdziemy do magazynów. Ja gdzieś widziałem te magazyny. To chyba był zaraz na czerwono pomalowany magazyn numer 8. Jak mi się wydawało. Tak jest, zgadza się. No jak unlikely? No masz czerwoną farbę, masz. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? No dobra, proszę mi pokazać coś innego. Czy to jest dycha, to nie. Tu nic nie ma. If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? Zobaczmy, co jest tutaj. Nie wiem, czy my tu byliśmy. Numer 11. O, tu z kimś możemy nawet pogadać. Interesujące. Tylko, że żeby z nim pogadać, to trzeba się tu dostać. A my nie możemy tu wejść. Ale hamowa. O, ale z nimi mogę pogadać. Dobry. Ask for your assistance. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Fajnie, że przynajmniej można kogoś pytać. Could you help me? Sorry, sir. I can't help you. Help me, please. No, sir. I never heard of it. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Can I ask you a question? Sorry, sir, I can't help you. Kurde, no ale tutaj jest ewidentnie przecież czerwoną farbą oznaczony magazyn. Unlikely that this warehouse has the goods. Nie wiem, no to jest jakaś gruba faza. Zobaczmy z tej strony. Is this familiar to you?
I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Super, dziękuję. Są w ogóle jakieś drzwi, ale nic, zamknięte, nie wejdziemy. May I ask you something? No, sir, I've never heard of it. Pierdziele, nikt nic nie słyszał, nikt nic nie wie. To jakaś masakra. Może ty mi coś powiesz. Dobra, super, dzięki. Pomogłeś mi jak cholera. A ty? May I ask for your assistance? No, sir, I've never heard of it. Can I ask you a question? Sorry, sir, I can't help you. Czemu mnie to nie dziwi? Że nikt mi nie może pomóc. Kurde, no. Ale tutaj nic nie ma. May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. May I ask you something? Sorry, sir. I can't help you. No, cholera jasna. Tutaj. Czerwony znak albo czerwona chusta, nie? Coś takiego było. Pani mi pomoże? Cholera, no. A może ty mi coś powiesz? Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. No coś jest nie tak. No dobra, tu mamy ten jeden. Unlikely that this warehouse has the goods. No i tu jest ten jeden, tu jest dycha. Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Dobra, jest 8, jest 10, a gdzie jest reszta? Tu jest 7. Tu jest 6. Tu jest 4. Ale czerwonych znaków nie ma. Tu jest 3. Jest numer 2. Wrong warehouse. Nothing to see here. Wrong warehouse. Nothing to see here. Tu jest numer 5. Dobra, na czerwono wiemy, że już jest 2 i 8, tu jest 1 i tu też nie ma nic. Ty, no nie wiem jak wy, ale ja tego już nie czaję, nie? Mamy 2, jest... Wrong warehouse. Nothing to see here. Cholera. Jest 3.
Jest 4, 6, 7, to tu powinien być jeszcze chyba 5, nie? Nie, tu jest 12, patrzcie, jeszcze lepiej. Oho, to chyba tutaj. No to fajnie. I jak to się robi? To o co tu chodzi? Ja pierdzielę, to nie jest wcale takie proste. Aha, no dobra. To proszę wsadzić. I to jest tak. 2, 1, 3. Dobra. We stay out much longer. I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? 2, 1, 3. Dobra, 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 dobra. To ja już wszystko wiem. Kurde. Dwa. Jeden. Trzy. Okej. Sprawdźmy teraz. I zobaczmy teraz, czy to nam coś da. Dobra, po jednym do góry, jeszcze tutaj. Dziękujemy. Zobaczmy, co jest w środku. Good quality, but torn in many spots. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. Dobrze. Wysunięte błoto, gleba z portu londyńskiego. Marks on this end. No co jest? Gdzie jest jakiś ten... Słuchaj, o tu coś jest. The scratches are fresh, left by something metallic. No, to jest skrzynia, a w skrzyni... This crank saw some use. Tu jeszcze wózek. The layers of rust will prevent any movement. No i co my tu mamy?
Będzie jakiś brakujący element, czy co? Aha. Że pasuje pod korbę. O, to jakiś odcisk dłoni. Nie, nic takiego. Tu coś jest, ale co? Bo skoro naoliwiony i zakonserwowany, znaczy, że był używany, nie? No one's used it in a very long time. No dobra, ale... I can't do it with my bare hands. Czyli tutaj trzeba by było wziąć tą korbę z dołu. Teraz tą korbą będziemy mogli uruchomić chyba ten mechanizm, tak? Co, czyżby jakieś podziemne przejście, czy co? Oho. Hidden passage, just as I expected. No to idziemy. Dobra, idziemy. I'll scout the premises. Will do. Be careful. Down there. Wait. Huh? What's happening? What the hell? Sherlock, nie świruj mi tu. The hell? Gdzie my jesteśmy? What is this place? Where am I? No to ci dopiero. O co, come on? Może tego wisiorka, co tam miał ten młody? This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Pierdziele, co oni mi tutaj wymyślili? To czego tu brakuje? Gdybyśmy to mieli, to podejrzewam, że od razu by to wsadził, nie? Czyli co, muszę zaskoczyć? Tak, w ramach testu. O. Ok. To może być to. To czemu ja tego nie mogę wziąć? O, czyli teraz wziąłem, okej. Juhu, czyli trzeba zaskakiwać i zaskakiwać. Chyba dobrze. Wydedukowałem. O-o. Tam jakaś ta... A co tu się pokazało mnie? Spokojny krok, odciski butów. Ornia Kadisztu. Aha. Chyba rozumiem. Chyba to nam pokazuje, że żeby stąd wyjść, to trzeba iść powolnym, spokojnym krokiem. Nie wolno biec. No. Tak, nie wolno biec, bo jak tylko biegniesz, to się od razu zatrzaskują. Dobra, ktoś jeszcze spadnie, a jakże?
pytanie, czy my zdążymy, czy nie? Korci, żeby zacząć biec, ale no nie można. Dobra, dziękuję. No dobra, ten dźwięk był dziwny. Czyżby znowu chodziło o otchłań jakąś? Może tu? O, jaki ładny zwierzak. Zaskoczmy. Hopla. Okej. Trochę krwi tam poleciało, ale mimo wszystko jest spoko. No i wygląda na to, że i tak musimy stąd zeskoczyć. Okej. Czyli już wiemy, że chyba nie tutaj. Co, mamy zeskoczyć znowu? Chyba nie. Nie wiem jak wy, ale ja już liczyłem, nie wiem co kamam. O, tu coś jest. Otwiera się oko. To jest coś jakby w stylu raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, ale... No i co mi to teraz daje? No nic mi to nie daje. Nic mi to nie daje, dobra, wiem, że tu się zamyka oko, ale... Jak opuścić te głazy, bo... Im bardziej się oddalam, tym one są niżej. No ale tutaj nie ma przejścia. Tu jest jeszcze coś, ale tu... No nie ma nic. Holy shit, to nie jest wcale takie proste. To dalej nic nie zmieniono. Dobra, tutaj jak skoczę? To spadłem gdzieś niżej. Powiem wam szczerze, że nic już nie czaję, nie?
serio, zamuliłem się. Kurde, no nie wiem. Jeszcze raz weźmy, zobaczmy, jak ten stwór nas zje, bo on nas gdzieś przenosił. Może to to. A tu coś jest. No ja trąba wcześniej nie widziałem. No dobra. A i zobaczcie, tutaj się opuszczają. Ale tu im jesteśmy bliżej. O, tu są jeszcze jakieś schody. O, a to jest jakiś znaczek tego Cthulhu chyba, nie? Aha. Czyli jak tu już depnąłem, to już jest spoko. Mimo wszystko. I teraz co? Mamy drzwi. Musimy spojrzeć na oko. Najlepiej wchodzić tyłem, nie? Head is already spinning. When will this end? There are two recesses. Okej. Okay. O pierdziele. Ale to jest jakaś gruba faza. Dobra, moi drodzy, ja już czuję... Czuję, że ta zagadka potrwa nam troszeczkę dłużej. Niż sobie o tym myśleliśmy wcześniej. Przynajmniej ja myślałem. Tak więc, moi drodzy, w tym momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam na kolejny, gdzie właśnie rozwiążemy te zagadki. Jeżeli wam się tylko podobało, pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej! You're right. Let's go.